Hej, witam was serdecznie, z tej strony Hallak. Słuchajcie, dzisiaj bardzo ciekawy news, jak sądzę. Mianowicie, w tym newsie będą tylko dwa, ale za to jakie, czołgi ciężkie japońskie. Jak wiecie, ta linia, a raczej nie linia, tylko gałązka, nadejdzie niebawem. No i będziemy mieli dwa tutaj, między innymi oczywiście, czołgi. To jest poziom piąty. To jest poziom szósty, a to jest Maus, czyli poziom dziesiąty. Tutaj takie porównanie. Także, jak widzicie, potężne, potężne bestie. No, na poziomie szóstym będziemy mieli czołg, który tak naprawdę jest prawie że większy od Mausa. Jest, nie jest wyższy, ale jest dłuższy. Zobaczcie sobie, jak to z boku wygląda. No już ten jest potężny, a co dopiero ta bestia. Okej, skoncentruję się w tym newsie na danych, które pojawiły się na WOT News. Może najpierw zaczniemy od tego malucha. Proszę bardzo. Pancerz, albo nie, najpierw sobie obejrzymy go. Tak wygląda maluch. Oczywiście Japończycy jeszcze z tyłu musieli walnąć wieżyczkę do obrony. Proszę bardzo. Dwa razy R2D2, chociaż nie przypominają R2D2, jedno z działkiem, drugie z jakąś, nie wiem, albo to chałubiczka jest, albo coś tam, jakiś CKM. Bardzo dobrze skontowana ta część, zobaczcie. Świetna sprawa. Problem w tym, że później zrobili coś takiego. No i to automatycznie przestaje mieć znaczenie, bo wszyscy będą tutaj walić. Zresztą pancerz zaraz sobie zobaczymy. Z boku tak, jestem bardzo ciekawy te fartuchy, ile mają. Jedziemy jeszcze dalej. No, tak z góry. Zobaczcie. Tutaj pochwała dla Japończyków, że zrobili nie prostą wieżę, tak jak Brytyjczycy, tylko troszeczkę jest tutaj skos. Ok. No i co? To już chyba może zamkniemy. Jedziemy z pancerzem, bo to jest ważne. Tak wygląda pancerz piątego poziomu. Nic specjalnego. Będzie to ogromny czołg, ogromne pudło. I naprawdę nic specjalnego, ponieważ ten kolor taki krwisto-czerwony, niestety to jest 75 mm tylko. Czyli wszędzie, o ile w tym miejscu jest to skontowane, 75 jest ok, o tyle tutaj każdy będzie walił po prostu, a tu jest prawie że prosty pancerz. Także no, nie kumam, jak Japończycy mogliście coś takiego skonstruować i po co tutaj taka prosta płyta, w którą i tak wszyscy by walili. Jedziemy jeszcze tak. Z boku zobaczcie, tu jest dosyć ciekawa sytuacja, ponieważ w tym miejscu czołgi będą praktycznie nieprzebijalne, no ale wystaje nad to taka płyta 75 mm prosta, którą będzie się tak nawalało i doiło, że szok. Zobaczmy teraz, jak wyglądają dane. Proszę bardzo, to są dane z tanki inspektora. Uzbrojenie. A więc uzbrojenie będzie, nie jest napisane tutaj chyba jakie działo, ale penetracja 130, czyli spokojnie może być, obrażenia 300. Czyli nieźle, prawda? No tutaj obrażenia prawie jak ruskie działo, z szóstego poziomu oczywiście, ale penetracja mniejsza. Mamy 1900 na minutę obrażenia. I 6,5 strzału, no to jest niestety dosyć mało, aczkolwiek pewnie no pozwoli odganiać się od jakichś tam mniejszych czołgów, to będzie ciekawe. Celność 0,39, to jest pewnie dla 100% załogi, ale głowy nie dam. 0,39 i celowanie 2,49, czyli pewnie będzie tu 0,40 albo 0,41 i tu 2,60. Ale nie o to chodzi. Teraz uwaga, uwaga. Osiągi. Otóż czołg będzie miał 700 życia. Moim zdaniem za mało, naprawdę za mało. Jak na taką kolubrynę. Do tego silnik 1200 przy wadze 100 ton. No więc całkiem muszę wam powiedzieć, 12 koni na tonę. To nie jest wcale tak źle. To nie jest wcale tak źle. Myślałem, że będzie dużo gorzej. Silnik aż 1200 wsadzili. 24 jest obrót, 40 km do przodu, 12 do tyłu. Nie jest źle, naprawdę. Weźmy teraz sobie
gwóźdź programu, a gwoździem programu jest ten oto już nie maluch, czyli Mito 150. Jest to, moi drodzy, czołg poziomu 6 i on jest większy praktycznie niż Baus. Tak wygląda. Dwie wieżyczki z przodu z działami plus jedna główna. Budowa bardzo, bardzo podobna do poprzedniej, z tym, że no tutaj te dwie wieżyczki są z działami. Dalej, z tyłu również, tylko podwójnie. Także praktycznie to samo, tylko więcej i pewnie grubiej. Zaraz zobaczymy. Z boku wygląda tak. Taka śmiesznie mała wieża, prawda? Z góry w ten sposób. No i teraz ważna rzecz, czyli pancerz. Jedziemy. A oto jest i pancerz i muszę wam powiedzieć, że jak na 6 poziom, to ten pancerz wygląda, kurka wodna, nieźle. Naprawdę nieźle wygląda. Zobaczcie, że w tym miejscu nie ma żadnego weak spota. Absolutnie. I to jest skontowane 150 mm, czyli cały ten przód jest absolutnie nieprzebijalny, nawet podejrzewam dla czołgów, z którymi maksymalnie będzie go wyrzucało, czyli czołgów 8 poziomu. Niestety później jest gorzej. A gorzej jest dlatego, że mamy ten obszar czołgu i tu też wszędzie zobaczcie, że jest 150. Nie wiem tylko, czy to nie są weak spoty. Pewnie tak. Czyli mamy tutaj dwa takie weak spoty. Z bliska będzie się łatwo obijało go. Tutaj też wygląda na to, że mamy jakieś weak spoty z boku. No ale mamy też 150, prawda? Gdyby nie to i to, że te wieże są takie kanciaste, rosyjskie, jak wiecie, łatwo się w kawulcu przebija, w KW5, a okrągłe ma. No i wieża również 150, wieża to tutaj akurat jest mocna strona tego, bo troszeczkę z boku skątowana jest i tak dalej. Także wydaje mi się, że całkiem nieźle, całkiem nieźle. Zobaczmy sobie z tyłu. O, to jest dobre. Słuchajcie, z tyłu... No, wyprowadźcie mnie z błędu, ale z tyłu to ma mniej weak spotów i bardzo możliwe, że tutaj, kurczę, kątowanie tyłem jakieś będzie do zrobienia. Zobaczymy. W każdym razie zobaczcie, że cała dupka tutaj 150 mm. Tutaj ten tył jest bardziej skątowany. Czy ja źle widzę? Kurczę, czy ten tył jest bardziej... Tak. Kurczę, no. Zobaczcie na to. Przód zrobili mniej skątowany niż tył. To jest niezłe. Gdyby taka płyta była z przodu... O kurczę, to już jest coś ciekawego. Naprawdę coś ciekawego. No ale jedziemy. No tak to wygląda. To zupełnie niepotrzebne. Jak to na modelu wygląda? Co to jest? Z przodu... No, takie kurcze pokrywki dwie. To będzie niestety wchodziło, ale z daleka, żeby w to trafić, to nie będzie też tak prosto. Kolubryna niesamowita i teraz zobaczymy, jakie dane. Proszę bardzo, Mito 150, poziom 6, 900 tysięcy, będzie trzeba za niego zapłacić. Mamy działo o penetrację 175 i obrażeniach 300, czyli jak dla mnie bardzo fajnie. Szkoda tylko, że mała szybkostrzelność, 5,8, to jest zdecydowanie mało i wychodzi nam bardzo małe obrażenia na minutę, 1754 tylko. Dodatkowo co możemy, no niecelne działo, 0,41 i długo celujące, czyli 2,97, no i osiągi, niestety Japończycy decydowali się wtrynić tutaj taki sam silnik, czyli 1200 koni, a przypominam, że 150 ton waży ten pojazd. I dało to żałosne 7,98 konia, kurczę. No niestety, lipa. 26 obrót. Mamy 29,4 na godzinę do przodu i 10 do tyłu. Życia za mało, zdecydowanie, no 970 życia tylko. Taka kolubryna powinna mieć moim zdaniem, bo ja wiem, z 1300. Ale pewnie dadzą buffa, jeżeli tam ludzie nie będą chcieli tym grać czy coś. No, moi drodzy, ciekawe pojazdy. Mówiąc szczerze, o ile średnie czołgi japońskie tam nie bardzo mnie interesowały,
O tyle nie przeczę, że czymś takim chciałbym sobie pojechać. Natomiast dopóki ludzie nie nauczą się strzelać w weak spoty w tych czołgach, no to, moi drodzy, to będzie całkiem twardy czołg. Co prawda, jak widzieliście, tutaj jest weak spot, w tym miejscu z boku. Szkoda, że tutaj jest 75. Gdyby w tym miejscu też było 150, nie wiem na ile zwiększyłoby to wagę, ale jeżeli chodzi o WOTA, bardzo sprzyjałoby to sidescrapowi. Bardzo. Naprawdę. No, ciekawe też, jak tutaj będzie wchodziło. Ale jak będzie serwer testowy, to sobie to potestujemy. No cóż. Ciekawe pojazdy. Jeszcze jeden news zrobię, bo tu Skoda się pojawiła i tak dalej. A na razie to tyle. Żegnam się z wami, do usłyszenia.